Von Kappel podbił serce Elżbiety, ponieważ przypominał jej postacie bohaterów wyobrażone w sali rzymskiej. Znajdują się tu maluwidła związane z najsłynniejszymi legendami wiecznego miasta. Widzimy, jak Scypion Afrykański triumfuje po klęsce Hannibala w III wieku przed Chrystusem. Elżbieta Galor planowała podobne powitanie dla swojego męża, kiedy wyruszał on na bitwę z muzułmanami walczącymi pod znakiem półksiężyca. Z oddali słychać było huk działów. 2000 wieśniaków schroniło się za murami Riegersburga. Elżbieta z niepokojem oczekiwała powrotu męża. Sto tysięcy Turków miało przewagę nad czterokrotnie mniejszą armią austriacką, ale sama natura zgotowała klęskę wojskom sułtana. Rzeka wezbrana po deszczach pochłonęła tysiące tureckich żołnierzy. Podczas szalejącej burzy do zamku zbliżał się galopem samotny jeździec. Elżbieta Galor usłyszała złowróżbny dźwięk, stukot podków uderzających o kamienie. Żołnierz zaryzykował przebycie konno tej niebezpiecznej drogi, ponieważ wiózł ważne nowiny. Ukochany mąż Elżbiety zginął. Poległy został uczczony wystrzałem z 24 działu. Elżbieta tak długo modliła się w małej zamkowej kaplicy, aż zupełnie straciła czucie w zmarzniętym ciele. Żałoba spowodowała, że pani na Riegersburgu stała się zgorzkniała i gotowa wyładować swój gniew na każdym, kto wszedł jej w drogę. Styryjskie sądy stały się narzędziem jej złości. Wytaczała sprawy przeciwko sąsiadom, przeciw szlachcie, nawet generałom. W końcu jej gniew skupił się na kościele świętego Marcina, stojącym u stóp twierdzy. Tutejsi księża sprzeciwiali się jej postępowaniu wobec chłopów. Zgodnie z królewskim dekretem Elżbieta Galor zyskała prawo do wyboru miejscowego proboszcza. Teraz nikt już nie mógł się ująć za mieszkańcami wsi. Jednak nienawiść nadal narastała. Wybuchła w ponurym okresie, który nastąpił już po śmierci Elżbiety Galor. W roku 1672 żona pewnego wieśniaka, zapamiętana jako Czarna Dama, złożyła wizytę na zamku. Poprosiła o rozmowę z właścicielem Riegersburga. Po śmierci Elżbiety twierdzę odziedziczyła jej córka Regina. Jej mężem był hrabia Johann Purgstall, miejscowy sędzia. Czarna dama wniosła poważne oskarżenie. Twierdziła, że widziała w pobliskich lasach cztery kobiety odprawiające sabat czarownic i tańczące przy ogniu.
W Riegersburgu wybuchło szaleństwo polowania na czarownicę. Jego źródło znajdziemy jeszcze w XV wieku, kiedy papież wydał dekret przeciw czarownicom i uprawiającym czarną magię. W ciągu 300 lat w Europie ścięto, spalono albo zamęczono na śmierć ponad 500 000 osób. Cztery piąte z nich stanowiły kobiety, w chrześcijańskim świecie uważane za słabsze i łatwiej ulegające wpływom zła. Wiele z domniemanych czarownic było akuszerkami i zielarkami, których sposoby leczenia i przesądy drażniły Kościół. Takie klęski jak epidemia dżumy, zniszczone zbiory czy ataki zwierząt przypisywano diabelskim spiskom. Hrabia Purgstall niechętnie przewodniczył coraz częstszym rozprawom. W przyległych salach prowadzono ciągłe przesłuchania i wykonywano wyroki. Urzędnicy szczegółowo opisywali przebieg rozpraw. Oskarżenia były prowokowane przez urazy, zazdrość czy wręcz nieodwzajemnioną miłość. Zeznania wymuszano torturami. Sędziowie oznajmiali wyrok skazujący, łamiąc czarne pałeczki. W roku 1675 burze zniszczyły styryjskie sady i winnice. 95 wieśniaków stanęło przed sądem. Hrabia Purgstall został uwikłany w ten diabelski cyrk, ponieważ odmowa sądzenia choćby jednej tylko sprawy oznaczałaby oskarżenie samego siebie. Sprawy przybierały coraz gorszy obrót. Żona zarządcy zamku została uwięziona za pobudzanie roślin do kwitnienia w środku zimy. Katarina Paldow, bliska przyjaciółka hrabiostwa Purgstall, stanęła przed sądem. Odnotowano starannie każde słowo, jakie padło podczas tej parodii procesu. Osoba, która oskarżyła Katarinę, była prawdopodobnie zazdrosna o jej pozycję i złożyła histeryczne zeznania jako naoczny świadek. Oskarżona, udręczona wielodniowymi torturami, nie mogła się bronić. Hrabia Purgstall musiał uznać tak bliską mu osobę za winną zarzucanych jej czynów. Kwiatowa czarownica Katarina Paldow została ścięta, a jej ciało spalono. Mówiono, że to zabójstwo doprowadziło hrabinę Reginę do przedwczesnej śmierci. Jeszcze przez ponad 100 lat w cieniu zamku Riegersburg odbywały się polowania na czarownice. Zamek, w którym mieszkali tyrani i chronili się uciekinierzy, nie przetrwałby może, gdyby nie Johann Józef z Liechtensteinu. Docenił on jego wartość i kupił zamek w roku 1822. Jego rodzina przekształciła Riegersburg w muzeum i troskliwie się nim zajmowała. Jednak jeszcze raz przyszło zamkowi odegrać niechlubną rolę w niespokojnych dziejach Styrii. Podczas II wojny światowej Armia Czerwona pokonała okupantów, którzy po raz kolejny wprowadzili terror w tym regionie. Z Riegersburgu wypędzono demony przeszłości. Kiedyś stał on na straży wiary. Dziś jest po prostu świadkiem historii.
only by time. Wersja polska, Studio Kompany, Warszawa. Tłumaczenie tekstu Katarzyna Sadowy. Czytał Wojciech Gąsowski.